Szanowni Państwo, dzisiaj składamy skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Wierzymy w sprawiedliwość i uważamy, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest krzywdzący dla naszej społeczności. Skarżone orzeczenie nie wytrzymuje krytyki w świetle prawa. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wspierają nasze działania od samego początku. Nie poddamy się, nie zatrzymamy się, doprowadzimy to wszystko do szczęśliwego zakończenia. Szanowni Państwo, jak widać, skarga kasacyjna została złożona. Jesteśmy dobrej myśli, wygramy. Szanowni Państwo, dzisiaj składamy skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w kwestii spalarni. To orzeczenie z naszym zdaniem jest nieprawidłowe i nie wytrzymuje krytyki w świetle prawa. Jesteśmy przekonani o słuszności swoich racji i nie zamierzamy dopuścić, aby to nieprawidłowe orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pozostało w obrocie prawnym. Stąd też przy udziale wybitnych specjalistów przygotowaliśmy skargę kasacyjną, a ekspertyzy tych specjalistów dołączamy do treści tej skargi. Liczymy na to, że Naczelny Sąd Administracyjny uwzględni nasze racje i uchyli wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wierzymy w sprawiedliwość i uważamy, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest krzywdzący dla naszej społeczności. Przypominamy, że wyrok ten uchylił decyzję wójta Wiszni Małej, a następnie opinię Samorządowego Kolegium Odwoławczego, mówiące o tym, że na obszarze przyległym do wschodniej części Wrocławia, na obszarze Biskupice, nie można postawić spalarni odpadów. Dlatego jesteśmy tutaj, aby zakwestionować ten niekorzystny dla nas, a jednocześnie krzywdzący dla nas wyrok. Przypominamy, że w uzasadnieniu, które oczywiście jest publicznie dostępne i każdy może zapoznać się z jego treścią, znajdują się sformułowania, w którym jasno i wyraźnie sąd wyraża swoją większą sympatię do inwestora, aniżeli do społeczności lokalnych. W swoim uzasadnieniu sąd wyraźnie faworyzuje inwestora, wskazując na to, że w sytuacji, gdy są wątpliwości, należy rozstrzygać właśnie na rzecz inwestora, a nie na rzecz społeczności lokalnych, co burzy i myślę, że powinno burzyć duże oburzenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny również zwrócił uwagę na to, że wójt Jakub Bronowicko niedostatecznie przeanalizował kwestię tego, co ma być postawione na terenie Biskupic, a mianowicie, że zdaniem sądu powinien przeanalizować, czy rzecz tyczy się spalarni odpadów, czy elektrociepłowni, gdzie tymczasem samo Fortum w swoim obszernym wniosku o wydanie decyzji środowiskowej jasno używa w wielu miejscach pojęcia spalarnia, natomiast pojęcie elektrociepłowni występuje tam literalnie dwa razy, w tym w aspekcie takim, że będzie używać tego pojęcia do tego, żeby urabiać po prostu opinię publiczną, czyli w promowaniu tej instalacji. Jest to oburzające i wierzymy w to, że te kwestie będą zbadane przez NSA i że sprawiedliwość zwycięży. Sprawa spalarni zajmuje już prawie 3 lata. Jest wiele wątków. Jednym z nich jest postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i dalszy ciąg, który będzie miał miejsce przed NSA. Nie odpuścimy tej sprawy, dociągniemy ją do końca, doprowadzimy do zmiany miejscowego planu i odejścia od wszystkich negatywnie oddziałujących na środowisko pomysłów. Dziękuję. Szanowni Państwo, jak widać, skarga kasacyjna została złożona. Jesteśmy dobrej myśli, wygramy.